XIX wieku wiadomo było, że kobieta po porodzie czy po kilku porodach traci zęby, traci włosy. Jakieś jest moje zdziwienie, kiedy obecnie obserwuję młode dziewczyny, 20-20-kilkuletnie, które już po drugim dziecku tracą włosy, tracą zęby, bo zęby im pękają. Okazuje się, że przez cały okres jednej czy drugiej ciąży nikt nie zlecił im podstawowych badań typu 25-OHD czy żelazo. Jak to jest możliwe w XXI wieku? Nie wiem. Ale świadczy to jednoznacznie o upadku polskiej oświaty medycznej. I nie ma na to wytłumaczenia. Od początku XX wieku wiadomo, że witamina D jest niezbędna przy przemianach wapniowych w organizmie. Także niezbędna jest witamina K2, która roznosi, czy jak gdyby poprawia transport tego wapna w organizmie. Nieotrzymywanie przez kobiety, przez matki, szczególnie karmiące, substytutu witaminy D, a proszę pamiętać, że sprzedawany obecnie zabielany produkt w kartonikach o nazwie mleko nie ma nic wspólnego z mlekiem. Mleko według definicji to jest produkt od krowy, który nie przekracza 41 stopni. To, co się sprzedaje w kartonikach, to nie tylko przekracza 70 stopni, ale nawet 140 stopni. W efekcie powstaje zabielany płyn, który już w 1940 roku wykonane badania wykazały, że jest toksyczny. Przeprowadzono prosty eksperyment. Pewną grupę cielaków karmiono bezpośrednio, jak to się mówi, od cyca, od krowy, natomiast druga część dostawała to mleko z kartoników. Po 5 miesiącach musiano przerwać cały eksperyment, dlatego że zwierzęta, cielaki karmione z kartoników po prostu padały, nie mogły chodzić. Sierść im wypadała, stawy puchły, w żołądkach znajdowała się śmierdząca maź. Wątroba, nerki były zniszczone. To jak można teraz przyjmować spokojnie, że masowo truje się dzieci, dając im właśnie takie produkty? Jeżeli ktoś uważa, że tamte doświadczenia z lat 40. były źle przeprowadzone, to powinien przeprowadzić je obecnie po raz drugi. Żadnych takich doświadczeń się nie przeprowadza, wręcz przeciwnie, uniemożliwia się prowadzenie takich doświadczeń, natomiast twierdzi się, że to jest mleko. Proszę zauważyć dwie proste rzeczy. Zlikwidowano całkowicie udój ręczny. Wszędzie wprowadzono udój mechaniczny. Jest to nie tylko, że niewskazane, ale jest to głupota pomieszana z nie wiem czym. Dlaczego? Otóż udój mechaniczny ma podstawowe wady. Mechaniczna dojarka niszczy strzyki. W związku z tym zalepia się jakimś tam preparatem, który powoduje, że mleko nie wycieka. Następnie to mleko idzie przez system rur, których są kolanka i tak dalej. Każde takie krążenie, czyli ten system rur, powinien być po każdym odbiorze mleka myty przynajmniej przez pół godziny ciepłą wodą. To kosztuje. W związku z powyższym dodaje się ługu, żeby te wszelkie ślady mleka, białka zostały wyługowane, zniszczone. I podobno, w związku z tym, że odbiór mleka jest 24-48 godzinny, dodaje się do kadzi o jakąś tam dawkę antybiotyków, żeby ono wytrzymało do następnego dnia. Proszę to łatwo sprawdzić. Żaden zakupiony w sklepie jakimkolwiek dużym produkt zwany mlekiem nie chce skwaśnieć. Najprostszy sposób sprawdzenia, czy mleko jest wartościowe, to jest kwaśnięcie jego, czyli kiśnienie. Wystarczy wlać mleko do słoika i w ciągu 24-36 godzin musi skwaśnieć. Nam nie chodzi o mleko jako wartość kaloryczną. To możemy sobie zapewnić w różny sposób, nawet jedząc kromkę chleba. Ale w mleku znajduje się niezbędne dla naszego życia bakterie. System edukacji w Polsce jest postawiony na głowie. To nie my jemy.
to bakterie w naszym przewodzie pokarmowym konsumują ten produkt, przetwarzają go, a mówiąc brutalnie, jak zrobią kubkę, to dopiero to wchodzi do naszego organizmu. Innymi słowy, wystarczy ścisła, permanentna, codzienna obserwacja stolca, żeby wiedzieć, czy jest stan zapalny, czy nie. Kubka musi być uformowana, bezzapachowa i tonąć po wpadnięciu do muszli. Jeżeli się rozbija, jeżeli jest pienista, jeżeli bardzo cuchnie, to znaczy, że mamy stan zapalny jelita. W związku z powyższym musimy go najpierw wyleczyć. Nie ma sensu branie żadnych leków. Wystarczy przez tydzień, dwa tygodnie pić po szklance kwaśnego mleka prosto od krowy. Ale takiego od krowy, a nie z kartonika. System kartonikowy został wprowadzony tylko i wyłącznie po to, żeby zwiększyć zyski pośredników, czyli mleczarni i tak dalej. Jeszcze raz apeluję, jeżeli takie możliwości Państwo macie, natychmiast znaleźć rolnika, który ma własną krowę i dogadać się z nim, żeby raz na tydzień te 5 litrów Wam sprzedawał. 5 litrów mleka wystarcza na co najmniej tydzień dla całej rodziny. Czyli wystarczy raz w tygodniu pojechać, taką bańkę przywieźć sobie, przelać do słoików i mamy zaopatrzenie, mamy zdrowy przewód pokarmowy. Poza tym, drugim takim miejscem, w którym znajduje się następne 20% przeciwciał systemu odpornościowego, to jest układ oddechowy. Tam też znajduje się własny system bakterii. Jeżeli będziemy go niszczyli, to będziemy często chorowali. Co to znaczy? To znaczy, że niestety musimy spać przy otwartym oknie. Nie możemy spać przy zamkniętym oknie, dlatego że w czasie normalnego siedzenia wydychamy dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla jest toksyną. Według norm Unii Europejskiej dla dzieci to powinno być stężenie w granicach 800 ppm, dla dorosłych około 1000 ppm. Nasze pomiary wykonane jeszcze 10 lat temu wykazywały, że w szpitalach dziecko w kołysce może mieć koncentrację 10 tysięcy ppm, czyli po prostu dusi się. Zespół nagłej śmierci niemowląt jest spowodowany właśnie zatruciem dwutlenkiem węgla. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być szczepienie, dlatego że po szczepieniu występuje odczyn zapalny. U takiego małego dziecka, które waży 4-5 kg, siła układu oddechowego jest bardzo mała. Można wziąć kawałeczek piórka, przyłożyć przy nozdrzach czy przy ustach i zobaczyć, że 10 cm od noży już nie drga. Czyli siła wydechu jest tak mała, że po 10 cm już ginie. Co powoduje, że nad dzieckiem, nad jego ustami powstaje taka komora gazowa z dwutlenku węgla. W latach 80. mieliśmy w Gdańsku przypadek, gdzie w rzęsach statku robotnicy coś tam spawali i nie zapewnili sobie odpowiedniej wentylacji. Skutek był taki, że dwóch zmarło. Przyjechali ratownicy, nie wiedząc, co tam się dzieje, próbowali wejść. Jeden i drugi spadł po kilku oddechach, martwy. Wiadomo już od wielu lat, że najwięcej zawałów czy udarów następuje w godzinach rannych. Dlatego, że w godzinach rannych stężenie dwutlenku węgla w danym pomieszczeniu jest największe. I wracamy do XIX wieku. Już w XIX wieku było wiadomo, że zdrowe powietrze jest zapewnione tylko i wyłącznie przez wentylację, nie wietrzenie. Wietrzenie jest chwilowe, wentylacja jest stała. Na podstawie badań przeprowadzonych wówczas ustalono, że wymiana powietrza w pokoju musi wynosić 25 metrów sześciennych na osobę na godzinę. W obecnych czasach, kiedy wprowadzono bezmyślnie te okna plastikowe, automatycznie stworzono z pomieszczenia komorę gazową. Dlaczego? Ano dlatego, że większość mebli jest smarowana jakimiś żywicami albo bakteriobójczymi, albo zapobiegającymi pożarowi. To się ulatnia i niestety zostaje jako gaz w pomieszczeniu.
Dodatkowo większość dywanów, kabli PCV i tak dalej, to jest wszystko się utlenia, powstaje fosgen z tego. Brak wentylacji powoduje, że my to wdychamy. I to jest przyczyną zatruć. Albo jak to woli, jak ma szczęście, zawału serca czy udaru. Jedyny sposób zabezpieczenia to jest spanie przy otwartym oknie. W dodatku szczelina pomiędzy drzwiami a podłogą na odcinku 90 cm musi wynosić co najmniej kilka centymetrów. Te stare badania z lat XIX wieku wykazywały, że ona musi wynosić co najmniej 5 cm, żeby przewiew był dostateczny, żeby, bo dwutlenek węgla jest 1,5 razy cięższy od powietrza i zalega podłogę. Wiadomo, że wszelkiego rodzaju tapczany i łóżka są niziutko nad podłogą, około 30-40 cm, więc właśnie tam się tworzy ta komora gazowa. Dawniej pod każdym parapetem były kratki, co najmniej 20 cm na 10, które zapewniały przepływ powietrza. W roku 1931 Warburg dostał Nagrodę Nobla za udowodnienie, dlaczego powstają nowotwory. I proszę zauważyć, że dziwnie szybko wymazano z informacji medycznej tą Nagrodę Nobla. Dlaczego? Ano dlatego, że on udowodnił, że przyczyną powstawania nowotworów czy zaburzeń układu krążenia jest właśnie wysokie stężenie dwutlenku węgla. No jeżeli by ludzie wiedzieli, jak się przed tym bronić, to firmy by nie mogły zarobić. I dlatego wycofano to. Nasze pomiary wykonane przed około 10 laty w szkołach województwa gdańskiego wykazały, że w nowych szkołach, w małych klasach 20-25 osobowych, już po pół godzinie stężenie dwutlenku węgla przekracza dopuszczalne normy, czyli dochodzi nawet do 5000 ppm. Powtarzam, norma jest 1000, w szkole dochodzi do 5000. Żadna szkoła, żaden sanepid nie dokonuje takich prostych badań. To jednoznacznie świadczy o tym, że sanepid od czasu tych przemian po 1989 roku przestał być instytucją państwową stojącą na straży naszego zdrowia. Potwierdza to fakt, jak mówiłem, że wszystkie sanepidy są oddzielnie rejestrowane w systemie DONST. Nie wyjaśniono, jaki jest powód takiego rozbicia centralnego systemu ochrony higieny w Polsce. Pomiary wykonane w szpitalach, w oddziałach noworodków wskazują, że stężenie może dojść do 10 tysięcy już po pół godzinie. Proszę zauważyć, że wydano zezwolenie, że rodzice mogą przebywać z dziećmi w tym samym pomieszczeniu. Ale właściwie nie znam pomieszczenia, w którym przebywają rodzice i dzieci, które by miało zapewnioną wentylację. Wykonano takie klateczki, tak zwane boksy. Rodzice śpią na materacach na dole pod łóżeczkiem, natomiast nikt nie zapewnia temu dziecku dostępu świeżego powietrza. Widzi pan, w Gdańsku na przykład jest odcinek rur ołowianych. Nie ma to żadnego znaczenia, dopóki nie zaczęli chlorować. Ale chlor z ołowiem daje związki toksyczne. I ta woda przedtem jest dobra, a po wyjściu już jest niedobra. Wszystkie ujęcia komunalne są woda jest chlorowana w ujęciach komunalnych. Jakie to ma znaczenie? Ano takie, że chlor się ulatnia. Czyli w danym pomieszczeniu nie tylko wzrastać może stężenie dwutlenku węgla, ale także chloru. Że chlor jest toksyczny, to wszyscy wiedzą. Niestety nie zapewnia się odpowiedniej wentylacji takich pomieszczeń. Jeżeli z jakichś powodów dany osobnik przebywa dłuższy czas, kilka dni czy tygodni, nie wychodząc poza dom, to na pewno będzie miał zatrucie chlorem. System, który zmieniono po 90 roku, uniemożliwia publikację prac naukowych. Wydawnictwa, które zostały na rynku, są to wydawnictwa
reklamowy firm farmaceutycznych. I jeżeli chce się wydrukować jakąś pracę, to trzeba zapłacić 3 do 5 tysięcy złotych. Teraz można drukować. No dobrze, ale dlaczego naukowiec, który wykonał jakąś pracę, ma dodatkowo z własnych pieniędzy płacić 5 tysięcy za to, żeby ją reszta ludzi przeczytała? I to powoduje całkowity zanik własnego polskiego piśmiennictwa naukowego. Jeszcze ministerstwo zastosowało system, który uniemożliwia prace naukowe. Dlaczego? Ano dlatego, że zastosowało system punktacji dorobku naukowego w ten sposób, że jeżeli się pracę opublikuje w czasopiśmie zagranicznym, to się dostaje więcej punktów niż pracę, którą się opublikuje w czasopiśmie polskim. Czyli innymi słowy, od razu lepiej wysyłać, jak się już ma płacić te $1000 do czasopisma zachodniego niż polskiego. No ale jeżeli opublikujemy swoje doniesienie w czasopiśmie zachodnim, to w Polsce nikt go nie przeczyta, bo nikt nie kupi tego czasopisma, bo znowuż by trzeba wydać własne pieniądze. Czyli dzięki działaniu Ministerstwa Zdrowia system nam się zamyka. Nie mamy publikacji, a jeżeli publikacje są, to i tak nie możemy ich z nimi się zapoznać, bo nie mamy na to pieniędzy. Czyli reasumując, jeżeli kobieta chce mieć zdrowe dzieci, to nie tylko jest kwestia palenia, jak to w tej chwili nagłaśnia się, tylko to jest kwestia właściwego poziomu witaminy D, czyli badanie systematyczne 25-OHD, 2. badanie poziomu żelaza, brak stanu zapalenia dróg rodnych i uważanie na to, co sypią nam na głowy. Proszę zauważyć, że od 2003 roku niewiadome marki samoloty rozsypują na niebie tak zwane trwałe smugi, czyli chemtrailsy. Są oczywiście w Polsce eunuchy intelektualne, które twierdzą, że to są smugi kondensacyjne. Powtarzam to już któryś raz. Od 1992 roku żaden samolot nie może zostawiać smug kondensacyjnych. Znajdują się specjalne aparaty, które likwidują te smugi. Żaden samolot startujący i lądujący na lotniskach międzynarodowych nie może nie mieć takiego urządzenia. Czyli jeżeli widzicie Państwo jakiekolwiek smugi na niebie, które się krzyżują w formie litery X, są to specjalnie rozsiewane nanocząsteczki strontu, aluminium, rozmaitych ferromagnetyków tendencyjnie nad naszym krajem. Że to jest tendencyjne, nie ma żadnej wątpliwości. Dlatego już kilka lat temu firma Monsanto ogłosiła, że posiada specjalne rośliny, które są wytrzymałe na aluminium. Jeżeli aluminium nie było w ziemi, w glebie, to po jaką cholerę tworzono specjalne rośliny, które wytrzymują duże stężenie? No po prostu już wiedziano, że będzie to stężenie wzrastało i w jakiś sposób to aluminium musi się znaleźć w glebie. Czyli jeżeli chcemy spacerować sobie w dni słoneczne, to lepiej używać takich maseczek, jakie Japończycy noszą już od 15 czy 20 lat. Dla własnego bezpieczeństwa. Nowe choroby, które powstają na skutek wdychania tych cząsteczek, noszą nazwę Morgellons i można znaleźć całą masę opracowań na ten temat. Także proponuję się z tym zapoznać przed spacerami. Szczególnie osoby, które uprawiają sport, które uprawiają jogging czy jakieś inne tam zajęcia na świeżym powietrzu. Istotnym problemem w Polsce jest cukrzyca. Według rozmaitego rodzaju raportów diabetologów kilkaset tysięcy do kilku milionów osób może chorować w Polsce na cukrzycę, tylko o tym nie wie. No i mamy problem. Bo jeżeli tyle osób może chorować, to powinny być jakieś prace, które by wskazywały, z jakiego powodu one chorują, co jest przyczyną i jak temu zapobiec. Czyli jakiekolwiek badania profilaktyczne. Wiemy, że mamy cukrzycę pierwszego stopnia, czyli występującą w młodym wieku, i cukrzycę drugiego stopnia występującą u osób starszych. Przechodzę do cukrzycy typu drugiego. Otóż
najczęstszą przyczyną i stosunkowo łatwym sposobem wyzwolenia się od tej przypadłości jest zaniechanie kupowania produktów, które znajdują się w kubeczkach, kartonikach i plastikowych butelkach. Dlatego, że wszędzie tam są używane jako słodziki pochodne fruktozy, tak zwane chlorowce pochodne fruktozy, czyli dwa atomy są zastąpione chlorem. Powoduje to, że ten związek jest nawet do 600 razy bardziej słodki od cukru zwykłego, ale jednocześnie chlor jest bardzo słabo przyczepiony i w naszym organizmie się oddziela i powoduje uszkodzenia między innymi trzustki. Mamy takie przykłady wyleczeń, gdzie osoba po 60-70 roku życia, która zaniechała konsumpcji takich produktów, tych wszystkich ciasteczek sprzedawanych w sklepach, tych rozmaitego rodzaju herbatników, sama się wyleczyła z cukrzycy. Proszę pamiętać także, że wszystkie te produkty zawierają glutaminian sodu, który rzekomo poprawia właściwości organoleptyczne, czyli smak tego produktu. Ale to jest substancja, która niszczy tak zwane dobre bakterie w naszym przewodzie pokarmowym. Wystarczy zjeść jednego Marsa, żeby 50% tych dobrych bakterii zostało wytłuczonych. To znaczy, że zostawia się otwarte pole do wprowadzenia czy do rozmnażania się bakterii chorobotwórczych. Innymi słowy, chcesz mieć dziecko zdrowe, nie wolno mu kupować w żadnym wypadku Marsa czy innych batoników, które zawierają glutaminian. I proszę znowu zauważyć, że ani izby lekarskie, ani Ministerstwo Zdrowia nie ostrzega przed tym społeczeństwa. No to musi sobie sam odpowiedzieć, szanowny czytelniku czy słuchaczu, dlaczego instytucje odpowiedzialne za zdrowie społeczeństwa wcale tego nie przestrzegają, tylko wręcz przeciwnie, pozwalają na reklamowanie tych towarów w państwowych mass mediach. Dodatkowo można w tym pierwszym okresie spożywać odpowiednie zioła, które generalnie były kiedyś sprzedawane jako diabetosan czy diabetogram. Teraz już sprzedaży ich nie ma, ale można skład ten sobie kupić, zmieszać w odpowiednich proporcjach i dwa razy dziennie taką herbatkę popijać. Trzeba pamiętać, że u małych dzieci jedną z głównych przyczyn powstawania cukrzycy są właśnie fluor, podawany właściwie do wszystkiego, a także szczepionki. Dlaczego? Ano białko, a w każdej szczepionce są resztki substancji białkowych, komórek psów, krów, nawet ślimaków czy owadów, to białko posiada ładunek elektrostatyczny dodatni. Każda żywa komórka posiada ładunek elektrostatyczny ujemny, błon powierzchniowych ujemny. W związku z tym, że naczynie nasze jako rura też posiada ładunek ujemny, to te ujemne ładunki się odpychają i nie dochodzi do przyklejenia, do zlepienia się. Natomiast jeżeli znajdą się fragmenty komórek, fragmenty DNA, to one posiadają ładunek dodatni. Ładunek dodatni, jak wiadomo, z szkoły podstawowej z ładunkiem ujemnym się przyciąga i zlepia. Jeżeli to się zlepi, czy to na błonie wymiany w trzustce, czy w nerkach, dochodzi do pogrubienia tej błony. Jeżeli dochodzi do pogrubienia, to czas transportu ulega wydłużeniu. A jeżeli dochodzi do wydłużenia czasu transportu, to niestety związki toksyczne zostają w organizmie. I nadmiar tych związków powoduje właśnie powstanie cukrzycy albo niedowodności nerek. To zależy od tego, jakie kto ma szczęście. I stąd taka ilość dzieci noszących już pompy insulinowe i cierpiących z powodu cukrzycy typu pierwszego. Cukrzycę typu pierwszego się bardzo trudno leczy, ale można spróbować właśnie poprzez wyeliminowanie tych związków, o których wcześniej mówiłem. Cukrzycę typu drugiego można wyleczyć w stosunkowo krótkim okresie 9-12 miesięcy. Jedną z najczęstszych przewlekłych chorób jest tak zwane żylakowate owrzodzenie podłudzi. Występuje ono zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet.
źle leczone żylaki, niewłaściwe zabezpieczenie, złe obuwie powoduje, że następują długotrwałe obrzęki kończyn dolnych. Te długotrwałe obrzęki kończyn dolnych z czasem przechodzą w owrzodzenia, które się bardzo długo goją. Można to sobie wyobrazić podobnie do tynku w budynku, który jest permanentnie zalewany wodą. Tynk zaczyna puchnąć, a potem odpada. To samo się dzieje z komórkami. Jest coś takiego, co się nazywa siłą wiązania. I jeżeli te komórki mają właściwą siłę, zdrowe, są związane w cudzysłowie, zlepione razem, to tam wody nie ma. Jeżeli się zaczyna gromadzić woda i ciśnienie jest większe niż siła wiązania tych komórek, następuje pękanie i widzimy to jako owrzodzenie. Najczęściej, jak mówiłem, to występuje po 40-50 roku życia, częściej u kobiet ze względu na ciążę niż u mężczyzn. Obecny system leczenia jest leczeniem dyskusyjnym co najmniej, dlatego że to jest realizacja handlu przemysłu farmaceutycznego, a nie pomoc chorym. Mamy całą masę chorych, którzy przez kilka lat są leczeni na oddziałach dermatologicznych i co jakiś czas, przeważnie 3-4 miesiące, wracają z powrotem z następnym otwarciem owrzodzenia. Otóż po pierwsze, owrzodzeniami żelakowatymi podłudzi powinniście zajmować chirurdzy, a nie dermatolodzy. To nie jest żadna choroba skórna, tylko to jest choroba układu hemodynamicznego. Czyli po pierwsze, trzeba sprawdzić najpierw, jakie jest wydolność serca. Po drugie, wzmocnić system, a system bardzo łatwo wzmocnić przez zwykłe bandażowanie uciskowe. I tu mamy znowuż problem. Polska nie produkuje żadnych bandaży elastycznych, które by się do tego celu nadawały. To, co produkuje firma w Toruniu, absolutnie nie może być wykorzystane, bo jest po prostu za drogie i niewłaściwe. Dobre bandaże elastyczne, po pierwsze, są rzeczywiście elastyczne. Są trzy rodzaje i można tą siłę docisku dostosować do obrzęku danej kończyny. Po drugie, można je prać, w związku z tym generalnie są tańsze dla chorego. Mamy przykłady, że chory leczony 4-5 lat na oddziałach dermatologicznych jest wyleczony w ciągu 4-6 tygodni przy właściwym leczeniu chirurgicznym. Czyli leczenie chirurgiczne polega na dwóch rzeczach. Po pierwsze, zwalczenie zakażenia. W bardzo prosty sposób to można uzyskać przez smarowanie betidiną, chlorheksydyną, czy nawet zwykłym roztworem spirytusu, przemywanie takiej kończyny. Po drugie, stosowaniem odpowiedniego ucisku. W pierwszym okresie, kiedy noga jest zropiała, opatrunek trzeba zmieniać codziennie, a nieraz dwa razy dziennie. Nie można dopuścić do tego, żeby bakterie miały czas rozmnażania się pod opatrunkiem. Wszelkiego rodzaju plastry, opatrunki rozmaitych firm zachodnich są nie tylko, że niewskazane, ale szkodliwe. Koszt jest wielokrotnie większy niż zwykłe gazy, natomiast jeżeli się nie zmieni tego opatrunku codziennie, to bakterie mają doskonałe możliwości rozwoju i w ten czas noga po prostu gnije i śmierdzi. Wystarczy to przemyć, założyć jałową gazę, odpowiednio ucisnąć i robić to tak codziennie przez 2-3 tygodnie, noga się na pewno będzie goiła. Nie mieliśmy jeszcze żadnego przypadku, żeby nie udało się takiej nogi zagoić. Jeżeli występują powikłania, to najczęściej z przyczyn, jak gdyby to powiedzmy trzecich, to znaczy na przykład pacjent nie mógł przyjechać na zmianę opatrunku, albo chciał sam zmienić ten opatrunek i bandaż założył niewłaściwie, albo nie miał właściwego bandażu i kupił bandaż normalnej aptece i oczywiście ten ucisk był zły. Jeżeli stosujemy to prawidłowo, a są już takie bandaże, które można zakładać raz na 2-3 tygodnie i się nic nie dzieje. Oczywiście, jeżeli owrzodzenie zostało już wyleczone, to mamy 100% gwarancję, że owrzodzenie musi się zagoić. Oczywiście po zagojeniu owrzodzenia
trzeba nosić albo podkolanówki uciskowe, albo te bandaże, o których mówiłem, wielotygodniowe, przez co najmniej jeszcze rok. Dlaczego? Dlatego, że świeża blizna jest bardzo podatna na uszkodzenie. Wystarczy, szczególnie u kobiet, otarcie torebką czy siatką, żeby z powrotem pękała. Trzeba zawsze zwracać uwagę na to, że przyczyną jest układ krążenia, czyli także pompa. Czyli nie można wyleczyć owrzodzenia, jeżeli się nie będzie jednocześnie leczyło serca. Serce to jest pompa, która musi, bo na dół wszystko spada. Zgodnie z prawem Newtona, krew zawsze na dół dojdzie. Natomiast problem jest, żeby ją z powrotem do góry podpompować. I musi być serce wydolne. Łatwo to sprawdzić, nie trzeba chodzić do żadnego lekarza. Jeżeli mamy obrzęki pod udzi i stopy, a rano jak się budzimy, te obrzęki zniknęły, to znaczy, że mamy osłabione serce. Jeżeli w nocy musimy wstawać do ubikacji, oddać mocz, to znaczy, że mamy chore serce. Jeżeli czas pomiędzy położeniem się spać, a pierwszym wstaniem, czyli na przykład kładziemy się o 22, a musimy wstać o godzinie 12 w nocy, czy o 2 nad ranem, wynosi 4 godziny, to nie jest tak źle. Ale jeżeli musimy wstać już po godzinie, czy po półtorej godzinie, to znaczy, że nasze serce jest osłabione i musimy brać leki nasercowe. Najlepszym, najbardziej przebadanym lekiem jest naparstnica, czyli digoksyn. Poprawia pracę serca i jest stosunkowo bezpieczny w dawkowaniu. Także to jest pierwszy lek. Jeżeli ktoś ma problemy, czy nie wierzy w leki tabletkowe, to wystarczy, że weźmie sobie z ogródka zioła typu naparstnica, typu pokrzywa, typu skrzyp i będzie 2 czy 3 razy dziennie pił taką herbatkę i też do tego doda jeszcze głuk i też wydolność hemodynamiczna serca ulegnie zdecydowanej poprawie. Oczywiście zioła mają mniejszą koncentrację, w związku z czym wymagają dłuższego podawania. Nie 2-3 dni, tylko 2-3 miesiące. Potem można zrobić przerwę i po miesiącach, 2-3 znowuż to samo. Sposób jest znany od wielu, wielu lat, czyli dekad. Tak naprawdę jeszcze w latach 50. i 60. to była podstawa leczenia i została tylko i wyłącznie dlatego wycofana z lekospisu, bo jest za tania. Historia aspiryny jest bardzo, bardzo ciekawa i pokazuje, w jaki sposób oszukuje się społeczeństwo. Aspirynę syntetyzowano chyba w 1905 roku i już zrobiono pierwszą fałszywkę, dlatego że kwas salicylowy, czyli produkt uzyskiwany z kory wierzby, był znany od tysięcy lat. Natomiast to, co sprzedaje się jako aspirynę, to jest kwas acetylosalicylowy, a to jest zupełnie inny związek. Korę z wierzby można sobie spokojnie pić, na przykład przy przeziębieniu, i żadnych uszkodzeń śluzówki żołądka nie mamy. Jeżeli bierzemy aspirynę przez dłuższy czas szczególnie, to niestety występują uszkodzenia śluzówki żołądka, krwawienia i tak dalej. W roku 1980 towarzystwa pediatryczne wystąpiły z ostrym protestem i zakazem podawania aspiryny dzieciom. Firma Bayer straciła olbrzymi rynek zbytu. I już 4 lata później dokonano genialnego odkrycia. Jak nie można podawać dzieciom, to trzeba podawać osobom starszym. No tak, tylko jak tych staruszków namówić, żeby łykali aspirynę? No i wpadli na genialny pomysł. Wiadomo, że zawały u dzieci to są rzadkie, ale u osób starszych są dość częste, więc wprowadzono reklamę, że podawanie aspiryny zapobiega zawałom mięśnia sercowego. Nie ma żadnych prac, które by to potwierdzały. Mało tego. Jest obecnie dużo prac, które zaprzeczają i uważają wręcz, że podawanie aspiryny jako profilaktyki zawału jest bez sensu, jest bzdurą. Ale jaki rynek zbytu? Ile tych starszych osób kupuje to bezmyślnie? Bo doktor im wmówił, że to jest zabezpieczenie ich przed zawałem. Proszę zauważyć dziwną mentalność ludzi. Generalnie, jak chodzą do księdza i ksiądz mówi, że czegoś nie można robić,
No to tak patrzą przez palce i w zależności od tego, czy to jest korzystne dla niego w danej chwili, czy nie, robią albo też nie. Natomiast jak usłyszą, że coś jest korzystne dla swojego zdrowia, to bezmyślnie największą głupotę powtarzają.